Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Wodnika na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co w obszarze prywatnym. Wyjmijmy sobie najpierw runę. Obszar prywatny dla wodników. Okej. Zobaczcie, intensywnie, aktywnie. Dużo się będzie działo. Mamy Thurisaz, słuchajcie. Dobrze, w takim razie dopytajmy, co się tu będzie działo w takim razie w sprawach prywatnych u wodników. Aha, 10 mieczy. 9 buław. Ale mamy asa mieczy. I mamy jeszcze jedną kartę. Mamy jeszcze rycerza Pentakli. To ja to muszę tak troszeczkę ściaśnić. Okej. Już tu będziemy sobie robić wgląd, ale słuchajcie, ja tu czuję, że... Ja wiem, te karty może nie są optymistyczne, te dwie szczególnie tutaj, ale z drugiej strony są. Na pierwszy rzut oka może nie są, prawda? Natomiast jeżeli przyjrzysz się im bardziej i temu, jak to później się to tutaj układa, to ja czuję, że coś tutaj się układa, coś idzie ku lepszemu, coś idzie ku uzdrowieniu. Coś tu idzie ku uzdrowieniu. Dobrze, dopytajmy w takim razie radę. Pięknie, zobaczcie, mamy 10 kielichów. Tak jak mówię, tu idzie ku uzdrowieniu. I teraz zapytasz, w jakim obszarze u mnie, jak to rozumieć? Dokładnie w tym obszarze, w którym teraz czujesz krzywdę, ból, niewyjaśnione sprawy, które wciąż gdzieś tam kłują wewnętrznie i takie duże obciążenie z tego tytułu. Może to dotyczyć oczywiście małżeństw, relacji, związków romantycznych, ale może to dotyczyć także jakichś spraw, słuchajcie, rodzinnych, spraw pomiędzy znajomymi, prawda, których mamy często duże grono, więc tu trzeba samemu usiąść i zastanowić, czego to u mnie tak naprawdę dotyczy, jakiej kwestii. Tak, runa Thurisaz, ona jest dosyć intensywną energią i właściwie bardzo pomocną, może tak powiem. Wnosi ochronę, wnosi moc, wnosi siłę, ale jednocześnie odwagę także, oczywiście odwagę także wnosi. Wytrwałość, ale jednocześnie jest to takie uderzenie. Jest to jak taki ciernik, który przekłuwa jakiś nabrzmiały wrzód, czyli coś, co się uzbierało po prostu, prawda? Tutaj w tym czasie może to pęknąć. Ktoś może dojść do takiego momentu ostateczności i postanowi wypowiedzieć rzeczy, które wcześniej, no może nie było tej odwagi, żeby je wypowiedzieć, a teraz, ponieważ mamy Thurisaz, która dodaje nam tej odwagi, tutaj wypowiemy zdecydowanie te rzeczy, które chcemy wypowiedzieć. Tak, zdecydowanie czuć tutaj jakieś zakończenie, kochani, czegoś, co jest bolesne, krzywdzące, ciężkie, trudne, obciążające. Na przykład jakieś relacje, które masz poczucie, jakby to była relacja, ta obecna relacja z tą osobą, masz poczucie, jakbyście się nie po raz pierwszy spotkali, jakbyście już to kiedyś przerabiali dosłownie, prawda? Czyli takie relacje związane, no właśnie, zobaczcie, druga karta, uwolnij osobę byłą, czyli eksa, uwolnij siebie od tej energii, uwolnij tą osobę także, bo kiedy jesteście nadal tacy pospinani energetycznie, czyli myślicie, mówicie, jeszcze coś tam czujecie, co by to nie było za uczucie, to nie musi być dobre uczucie, wiesz, miłość. Może to być właśnie ból, cierpienie, złość, jakiś ciężar, prawda? Może coś jest niewyjaśnione, może coś nie zostało przedyskutowane, a może był bardzo nieprzyjemny koniec, prawda? Może teraz dla kogoś się kończy tutaj relacja taka trudna właśnie. Tak. Ja wiem, kochani, to jest duże wyzwanie, żeby się uwolnić z takiej relacji, z takiego myślenia, z takiego odczuwania. Sama to przechodzę w moim życiu do dzisiaj. I ja rozumiem, że jest to ogromne wyzwanie i jest to trud, ale jednocześnie jest to trud, który przynosi ogromną satysfakcję, właśnie radość i spełnienie, kiedy w końcu budzimy się pewnego ranka i czujemy, że inne rzeczy mamy w myślach, inne w uczuciach. Na czymś innym się już w końcu skupiamy. I w końcu możemy zacząć oddychać innym powietrzem, prawda? Myśleć o czymś innym, zająć się w życiu czymś innym. I ja czuję, że to jest taka podpowiedź dla nas na ten czas. Znajdź to, co jest dla ciebie tą 10 mieczy i 9 buław, czyli tym ciężarem, tym bólem, tą krzywdą. Gdzie czujesz się ofiarą? Nadal, kiedy o tym myślisz, gdzie czujesz się ofiarą? To najłatwiej znaleźć. I później się zastanów, czy lubisz w ten sposób się czuć, czy ci się to podoba. No, ja podejrzewam, że 99,9% powie oczywiście, że nie. Co za bzdura. Jakby coś takiego mogło się komukolwiek podobać, prawda? Dokładnie. No więc po co to ze sobą niesiesz? Pomyśl sobie, idziesz na wycieczkę, jakąś fajną wycieczkę, bierzesz do plecaczka fajne rzeczy, może piknik, może coś do picia smacznego, do zjedzenia i wkładasz tam na przykład coś śmierdzącego, zgnitego, bo to jest takie śmierdzące, zgnite. No w życiu chcesz, żeby ten plecaczek był czysty, świeżutki, pachnący i piękny. A to jest właśnie jak taka zgnilizna pośród wszystkich innych fajnych rzeczy, które nosimy w plecaczku, w tym naszym życiowym plecaczku. I jest tutaj możliwość energetyczna, żebyśmy przynajmniej część z tego powywalali. Niektórzy porównują te rzeczy, słuchajcie, do zgnitych ziemniaków w plecaku. Na pewno słyszeliście. Albo do kamieni, które nosimy niepotrzebnie ze sobą. I jest tu podpowiedź właśnie, żeby sobie pozwolić na to uwolnienie. Po prostu na razie sobie pozwolić na myślenie, ok, zrobię to. Robię to dla siebie. Bez wymyślania przeszkód, jakie to jest trudne, czy powodów, dlaczego ja tego nie mogę zrobić. Chodzi o to, żebyśmy przestali bronić tych właśnie złych rzeczy w naszym życiu i pozwolili temu w końcu odejść. I siebie też uwolnić od tego, abyśmy mogli w końcu. Powiem wam, że jak robię to czytanie, czuję ogromny ucisk w głowie, więc dla wielu osób te kwestie to są kwestie wieloletnie nawet. Stres, myślenie, zastanawianie, rozpamiętywanie, dyskusje, nawet na forum grupy, może forum rodzinnym, forum jakiekolwiek, ale czuję, że to było takie non-stop, jak trzepanie dywanów na okrągło, one na okrągło zakurzone, prawda? I to nie odchodzi, to jakby zostaje, no bo się o tym ciągle rozmawia, ciągle się do tego wraca. A tu jest podpowiedź, a jakby tak inaczej, jakby to zostawić, jakby sobie pozwolić, zobaczcie, as mieczy na nowe na przykład tematy do rozmowy, nowe pomysły, prawda? Nowe rzeczy ogólnie, cokolwiek nowego w obrębie właśnie umysłu i później wprowadzać do życia tą świeżość, tą nowość, to coś innego, pomalutku, na spokojnie, naturalnie, organicznie, niech się to dzieje, żeby zmienić to swoje życie i to swoje myślenie na bardziej optymistyczne. Och, powiem wam, dużą ciężkość tutaj czuję. Dużą. Zobaczcie, to wymaga czasu, to jest do uzdrowienia. I ja czuję, że tutaj kolektywnie będziemy to uzdrawiać i czuję, że to będzie wymagać czasu, kochani, u nas w tym kolektywnym uzdrawianiu, także tutaj trzeba mieć cierpliwość do siebie i do otoczenia, nic się tu nie da zrobić raz, dwa, prawda? To jest proces i widać, ten rycerz Pentakli, on pokazuje, to jest proces, to jest najwolniejszy z rycerzy w całym tarocie, pomalutku, po jednym po jednej rzeczy naraz i uzdrowisz. I obudzisz się kiedyś właśnie z tą lekkością. Bo dzisiaj to ja jeszcze czuję tu potężny ciężar kolektywu, który cierpi. Dosłownie, który cierpi. Idźmy dalej. Mamy tutaj jakieś optymistyczne też podpowiedzi. Ktoś tu się może zakochać. To jest aż kosmiczne, słuchajcie, że tutaj przychodzą takie rzeczy pośród czegoś takiego. Ale rozumiem. Jeżeli uwolnisz się z tego bólu, z tego cierpienia, z tego ciężaru, z tego właśnie, co niesiesz ze sobą przez tyle lat i to rozwija się w tobie, i to narasta, i to od nowa cię krzywdzi, i znowu cię to boli, i znowu o tym myślisz, i znowu cię to denerwuje. Prawda? Każdy z nas ma takie rzeczy. Chyba dzieci tylko nie mają, chociaż może mają, może się wkurzają na rodziców, prawda? Dobra, zostawmy to. W każdym razie, jak to uda ci się, przynajmniej w części jakiejś uwolnić, się od tego uwolnić, bo wyrzucać z tego plecaczka te wszystkie zgnilizny życiowego plecaczka, zobacz, masz szansę na nową relację romantyczną, masz szansę na nową miłość, masz szansę na nową przyjaźń, masz szansę przyciągnąć do swojego życia zupełnie nowe osoby, które będziecie już pracować, współpracować, żyć, funkcjonować, jak tego nie powiedzieć, istnieć na dużo wyższym poziomie energetycznym. Zobacz, bo to jest ta 10 kielichów. Czuję, bo wiadomo, wodnikowe czytanie jest trochę kolektywne i czuję, że tutaj bardzo dużo kolektywu dzisiaj się nam wdarło. No niestety wodniki, jako te energie pionierskie, prawda, w tym, co tutaj widać. Na pewno będziecie, kochani, szli przodem w tym temacie. No i zobaczcie, tak czułam. Hagale mamy, czyli widać tu potężne zmiany, radykalne zmiany. Może się zadarzyć jakaś burza, aby później mogło się wszystko poukładać. Czyli tak jak czasem oczyszczamy atmosferę, prawda? Burza przechodzi, później jest świeże powietrze, tak ja tutaj czuję też. Coś będziemy chcieli tu oczyścić. Jakie rzeczy będą wychodzić. Dobra, zobaczmy prawdę ukrytą. Ktoś ma nadzieję, że wybaczysz tej osobie pewnego dnia. Może też to ty myślisz w stosunku do kogoś. A ja czuję, że każdy z nas ma takie myśli, a przynajmniej większość, prawda? Większość z nas gdzieś tam ma świadomość, że mogło coś zrobić inaczej w życiu, prawda? I drugie... Ktoś mówi, że jest wdzięczny za tą duchową lekcję, która się wydarzyła między wami. Dobrze, zobaczmy resztę kart. W obszarze poza prywatnym, no zaczynamy od gwiazdy, więc zobaczcie, jak fantastycznie widać, że idziemy ku lepszemu, ku uzdrowieniu, ku zakończeniu tej trudnej lekcji, która tutaj gdzieś ewidentnie się zadarzyła. Odchodzimy od tego, co przestało nam służyć i zobaczcie, idziemy ku nowym początkom. Znaczy, to nie jest cudne, prawda, co nam się tutaj pokazało. Naprawdę piękne. Tak zastanawiam się, kusi mnie, żeby jeszcze jedną wybrać, no bo to jednak też takie kolektywne czytanko. To należy się, prawda, troszkę więcej kart, szczególnie dzisiaj przy takim... Nie wiem, czy też to czujecie, taką ciężką energię stąd. Zobaczcie. Rydwan. Pięknie. Czyli powiedziałabym w sprawach poza... O! I tu na spodzie jeszcze 6 buław, ale trzeba wyjść z klatki mentalnej. No tak, kochani, to co tutaj dzieje się w głowie w naszych sprawach prywatnych, często blokuje nasze sukcesy w sprawach zawodowych, bo tak się mocno skupiamy na tym, że jakby zajmujemy całe miejsce w naszej przestrzeni. To tak wyobraź sobie, jakby mieć komputer i mieć dysk, na którym twardy na przykład, na którym chcesz mieć ważne rzeczy, ale jednocześnie tam jest nawrzucane różnych innych rzeczy i te inne rzeczy zajmują ci ten dysk twardy. Co musisz zrobić? Format tego dysku albo oczyścić ten dysk, wyrzucić co zbędne. I ja tutaj czuję, że właśnie te zgnite ziemniaczki, te śmierdziuchy, co w tym plecaczku mówiliśmy, czy te kamienie, to są właśnie te rzeczy, które blokują nam ten dysk twardy, żeby mogły przyjść jakieś fajne rzeczy, zobaczcie, nawet w obrębie zawodowym, ale czuję, że tutaj następuje przełom. O, zobaczcie, wow, uniwers nam pomaga, żebyśmy wyrwali się z tego, z tej blokady intelektualnej i żebyśmy sobie pozwolili na sukcesy, żebyśmy sobie pozwolili na to, żeby poczuć się lepiej, żeby być docenionym przez kogoś na przykład, żebyśmy po prostu pozwolili sobie na to, by to przyjąć od kogoś. Tak, zobaczmy dalej. Mamy pikoka najpierw. Uważaj, żeby się tu nie unieść dumą w jakiejś sytuacji. Czyli, że to może chodzić troszkę o te prywatne sprawy. Zobaczcie, jeżeli chodzi o sprawy poza prywatnymi, widać tutaj czas sukcesów, dobrobytu, tu położę. Czyli tutaj naprawdę dużo lepiej, słuchajcie, niż w tych prywatnych sprawach. Bardzo mi się podoba. Tak, zwróć uwagę na dobre rady. Będziesz wiedzieć, że to jest dobra rada, będziesz to czuć w sobie, że to rezonuje z tobą, bo na pewno przyjdzie coś, co będzie dla ciebie istotne. I tu mamy pokazane, jakaś osoba będzie istotna. Może to być kobieta, może to być mężczyzna, bo man po angielsku to jest człowiek. Czyli jest jakaś ważna osoba, może to jest osoba, którą kochasz, osoba, którą lubisz, osoba, która jest dla ciebie ważna. W każdym razie coś tutaj, ta osoba będzie mieć wpływ na dynamikę, na zmiany, na to, co się będzie tutaj działo. Tu widać bardzo dobrze, kochani. Warunek odniesienia sukcesu w obszarze pozaprywatnym w tym czasie albo nadania biegu sprawom i takiego większego rytmu, prawda, to jest pozwolenie sobie na to, żeby to, co chce runąć, aby runęło, to, co chce odejść, aby odeszło i tak jak powiedziałam wcześniej, aby z tego plecaczka powyrzucać te wszystkie zgnitki, prawda, żeby lżejszy był ten nasz życiowy plecaczek i żeby nam się łatwiej szło przez życie. Tak, Hagala, słuchajcie, jest energią, która jest związana zarówno ze stwarzaniem, kreacją i budowaniem, jak i niszczeniem, więc tak naprawdę, kiedy pojawia się Hagala, to tak naprawdę nie wiadomo, co się będzie działo, czy ktoś na przykład, ja tu czuję, że tu może być dużo wszystkiego, czasem jest tak, że dzieje się coś, co jednocześnie jest dla nas cudowne, ale gdzieś ma taki podtekst jakby kwaśny, prawda? Wiecie, o co chodzi. Więc ja czuję, że tu coś takiego się może wydarzyć, ale summa summarum ja czuję, że tutaj, zobaczcie, mamy, ja wyjmę to na wierzch, niech to jest takie, o, piękne tu, 10 kielichów, czyli szukaj tego. Podążaj w tym kierunku, pozwól sobie na to, szukaj tego szczęścia, tego spełnienia w swoim życiu, prawda? Jeżeli ktoś chce odejść, niech sobie idzie. Widocznie nie rezonujecie ze sobą, widocznie się nie nadajecie do współpracy, widocznie uniwers ma dla ciebie coś lepszego albo kogoś lepszego. No taka prawda, kochani, w erze wodnika tutaj nie będzie żadnych sentymentów. Nie będzie, że ktoś jest beznadziejny i potem ktoś wybacza bez końca i znowu przygarnia. Tutaj chodzi, żebyście dobrze to zrozumieli. Wybaczyć, owszem, ale tu nie ma mowy o tym, żeby tą osobę zatrzymywać w życiu. Jeżeli ona jest taka non-stop, no to komu w drogę, temu czas, prawda? Koniec rybich sentymentów, czyli z tej ery ryb, kiedy człowiek był na okrągło krzywdzony, a jednak trzymał się tego krzywdzącego, prawda? W erze wodnika przychodzi nam świadomość, wyższa świadomość, jasność, klarowność myślenia i w końcu mamy tego dość i mówimy, o, na pewno nie, dosyć tego. Ile można zbierać tych ukłuć, tych przytyków, tej krzywdy, tego ciężaru, ile tego można zbierać? Wystarczy i tu ktoś bardzo wyraźnie mówi stop, ja mam dosyć, ja chcę już inaczej żyć, myśleć, współpracować z innymi, inne grupy osób chcę mieć wokół siebie, uwalniam tą całą przeszłość, która jest właśnie jak te zgnite ziemniaki w plecaku, dlatego że ja pragnę żyć, ja pragnę się cieszyć życiem, ja pragnę uzdrowić te obszary, które u mnie jeszcze gdzieś tam są do uzdrowienia, ruszyć do przodu, współpracować z innymi po to, żebyśmy wszyscy cieszyli się, żebyśmy mogli przeżywać radość i spełnienie, a nie jakieś, prawda, zgnitki tutaj, żeby nam z plecaków wyskakiwały bez przerwy. Wszystko, co było źle budowane, co było właśnie na dziwnych intencjach, to tutaj, słuchajcie, widać, że ma potencjał, aby runąć. Zarówno w obszarze prywatnym, jak i jakimkolwiek innym. Są to siły, które kompletnie znajdują się poza kontrolą takiego, powiedziałabym, szarego człowieka, prawda? Szarego, zwykłego, normalnego człowieka, więc ten tydzień podpowiada, że trzeba się poddać pewnym kwestiom, które tutaj przychodzą. Szukaj w tym wszystkim możliwości, sposobów wybrnięcia, pozbycia się właśnie tych zgnitych ziemniaków z plecaczka, symbolicznych oczywiście, żeby na końcu tego tygodnia móc powiedzieć, że może to był i trudny czas, ale jednocześnie teraz wychodzi słoneczko, bo dziesiątka mieczy, ona pokazuje, zobaczcie, może tu jest mnóstwo mieczy, ale jednocześnie tu jest to światło, prawda? Tutaj ta dziewiątka buław pokazuje, ty możesz w każdej chwili zostawić to ze sobą, po co to ze sobą niesiesz, dokończ to, zostaw to, odpuść. Często sami nie chcemy odpuszczać takich rzeczy z różnych względów i tu jest podpowiedź, po co to ze sobą niesiesz, zostaw to za sobą już. Można wybaczyć, ale jednocześnie zostawić za sobą, prawda? I ja czuję, kochani, że to jest taki czas. Będziemy naprawdę bardzo na chłodno podchodzić do tego i zostawiać za sobą wszystko to, co już jest, jak taki ten zgnity ziemniaczek. Ja wiem, dużo tych porównań, ale wierzę, że te osoby, które mają to zrozumieć, to zrozumieją, prawda? Tak. Damy radę, bo tutaj na końcu widać fajne efekty tego wszystkiego. Poradzimy sobie, zobaczcie, nawet tu odwróciłam tak. Poradzimy sobie, niebieski kolor wodnikowy. Ale musimy być odważni. I runa Thurisaz, dlatego ta pierwsza karta mówi nam odwagi, kochani. Odwagi. Tu musisz stanąć za sobą murem, tutaj musisz mieć odwagę, żeby siebie ochronić, może rodzinę, może coś, co ci jest bliskie. Będzie trzeba wyznaczyć może nowy kierunek, może będzie trzeba ustalić nowe zasady, reguły, przemyśleć sobie, poukładać, ale cały czas ważna jest optymistyczna myśl, że idziemy w dobrym kierunku, idziemy właśnie ku dziesiątce kielichów, zobaczcie, ten rydwan, to wiadomo, 7 wyzwanie, ale jednocześnie pokazuje nam to jest dobry kierunek, tutaj będzie sukces, tylko działaj właściwie, uważaj, żeby nie podejmować naiwnych decyzji, jakichś niewłaściwych, impulsywnych, czy bazując na tym, że może ktoś inny się tym zajmie i to załatwi. Tu trzeba samemu być, tu trzeba być samodzielnym i trzeba samemu załatwić wszystko, co jest istotne, co jest ważne. Tyle, kochani. Tydzień intensywny, powiedziałabym, pod wieloma względami. Czuję, że astrologicznie też dużo się dzieje w tym tygodniu. Kto ma ochotę, sprawdźcie sobie oczywiście na waszych ulubionych stronach. Dobra, mini wybierz kartę na 3 możliwości, tutaj możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie, 1, 2, 3, dla wodników 1, tutaj mamy odpuść, przeszłość, numer 2, tutaj mamy nie i numer 3, mało prawdopodobne. Dobrze, kochani, tyle. Trzymam kciuki za nas wszystkich, wierzę, że uniwers będzie nam w tym tutaj pomagał i też te energie wodnikowe, ery wodnika, niech nam pomagają w tych wszystkich procesach, w tych wyzwaniach i bądźmy odważni. Thor tu się zjawił sam osobiście, żeby nam powiedzieć, oczyśćcie to, co trzeba oczyścić, czyli czas oczyszczenia, kochani, i uzdrowienia. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.